Dzień dobry Państwu. Miło mi państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, wito Bambino. Journalista. Rozmowy bez kompromisów. Światowe marki, concierge, indywidualne projekty biżuterii. W Exclusive Time kupisz, sprzedaż lub wymienisz ekskluzywne zegarki, torebki i biżuterię. Exclusive Time. Tu luksus nabiera znaczenia. www.exclusivetime.pl Dzisiaj u mnie Maja Bochoziewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. W naszym poprzednim podcaście mówiłaś, że chciałabyś poprowadzić program. No i się udało. Ty słuchaj, to jest niesamowite. Jak pa, y, Olga Frycz mi to teraz powiedziała, mówi, Maja, ostatnio przesłuchałam twój podcast z żurnalistą i wiesz, że ty tam mówisz, że chciałabyś poprowadzić program? A ja mówię, nie, przysięgnij. I miałam sobie nawet odtworzyć ten, y, ten podcast. Nie pamiętałam tego zupełnie, ale jak na, ja naprawdę mhm. miałam takie marzenie. Nie wiedziałam, że gdzieś się wypowiadałam na głos, ale ja naprawdę miałam takie marzenie. I zobacz, jaka ja mam moc mocz m mocz? Mocz, masz mocz sprawczą, Mocz sprawczą, Szczególnie w tej linii warszawach katowice Tak. <laughs> Mam moc sprawczą, totalną po prostu w rękach. Ja czego nie powiem, do czego idę, to, to tam dochodzę. Może to się filtruje przez ten podcast. Że muszę wszystko powiedzieć tutaj. Więc <laughs> Inne teraz... rzeczy też mi się zdarzają, o których nie mówiłam. Naprawdę? Naprawdę. Ja myślałem, że tylko tutaj. A to nie, jakie ale masz widzisz? teraz marzenia? O, ho, ho. Takie Wiesz zawodowe, co? żebyś nie popełniła. A, zawodowe, zawodowe. Chciałabym teraz zagrać w filmie. Masz jakieś takie marzenia filmowe? Tak, zagrać w filmie. No nie, ale tak serio pytam. <grym> wiesz co, no nie marzy mi się rola nawet pierwszoplanowa, ale chociażby drugoplanowa w filmie, który nie jest komedią romantyczną, tylko może coś bardziej poważnego, gdzie nie gram ani prostytutki, ani, e, tak jak zazwyczaj mnie obsadzali po warunkach, nie wiem dlaczego, e, takiej, wiesz, słodkiej idiotki. <grym> Kompletnie nie miałam pojęcia. Odpowiadając dlaczego. jeszcze na pytanie, czy uważam, że mm -hmm. jestem przecien, yy, inteligentniejszy niż przeciętny Polak, nie? I to nagle się okaże, że. Mm. Mm. No ale rolę prowadzącej wygrałaś na castingu? Jak zobaczyłaś, z kim rywalizujesz, bałaś się, że możesz nie dać rady? Absolutnie mi nie powiedział, z kim rywalizuję. Dowiedziałam się, wyciągnąłem to od osób z produkcji później. Okej, okay. to były duże nazwiska? <laughs> Bardzo duże. No to tym bardziej nie miałaś takiego. Bo może to zadziałało na takiej zasadzie, że, ej, może faktycznie jestem dobra. No bo robisz to chyba pierwszy raz, tak? Wiesz co, robiłam to pierwszy raz. Powiedzieli mi to dopiero w momencie, kiedy bo mniej więcej połowa zdjęć. Oni od samego początku, produkcja cała, mm -hmm. byli ze mnie bardzo zadowoleni i jakby to też mi dodało wiatru w żagle. No bo wiesz, przychodzisz, jakby to jest twoje marzenie, ale tak naprawdę zupełnie nie wiesz, czy się w tym sprawdzisz. I więc jak dostajesz, tak na początku jeszcze myślałam, dobra, na pewno chcą mnie pocieszyć, wiesz, bo jak, mm. ci, wiesz, le lepiej, kurde, jednak kogoś chwalić, bo może się rozwinie. Już nie mają wyjścia, nie, już tam siedzę w tej Grecji, więc muszę to zrobić. Więc co mnie będą krytykować? No ale naprawdę takie, y, takie kubeł po prostu budyniu i miodu na mnie zrzucili, że naprawdę się tam czułam rewelacyjnie. No i, I opinia publiczna też to odbierała, super. Ja się bardzo cieszę, bo były opinie naprawdę mega fajne. Oglądałem to. I naprawdę... Podobało ci się? Bardzo dobrze wypadłaś. Bardzo Kiedy fajnie się mi się to oglądało. Powiedziałeś, że w samym programie działo się bardzo dużo rzeczy, których tak naprawdę na koniec nie, wy, nie wyemitowano. To jest bardzo nietelewizyjne podejście. Mhm. To było w jakikolwiek stopniu Twoją inicjatywą? Takie było założenie? Nie, absolutnie. Nie miałam y, żadnego wpływu na to, co będzie pokazane. Nie miałam żadnego wpływu na żadnego rodzaju montaż. Kompletnie tam nie byłam osobą decyzyjną, ani nawet ja nie miałam wglądu w to, co się dzieje w tych domach. Mm -hmm. e, więc to nie było tak, żeśmy sobie razem siadali i oglądaliśmy na przykład, co tam w jednym domu, co w drugim, jakie pytania będą, jakie były odpowiedzi, kto kłamał, a kto nie. E, tylko przychodziłam na plan i dostawałam pytania do ucha, więc nawet nie miałam ich wcześniej, nigdzie na w żadnym tekście, mm -hmm. żeby się ich nauczyć, mówię, żeby się ich nauczyć, ale pytasz teraz o to, czy miałam jakąkolwiek mm -hmm. wiedzę, więc nie miałam mi w żadnym stopniu. Bo to takie nie telewizyjne, zastanawiało mnie, bo jednak zawsze bardziej liczyło się szło od człowieka. Wiesz co, myślę, wydaje, że tutaj może przez to, że był to, że jest to produkcja Netflixa, e może dlatego, że wzięli naprawdę sobie, myślę, że bardzo takie wyselekcjonowane osoby do produkcji, e ludzkie, z taką ludzką twarzą mm -hmm. i wiedzieli o tym, że i tak to show będzie, ale chcieli moim zdaniem uchronić i pokazać, wiesz, każdego z dobrej i, no może nie ze złej, tak, no ale z każdej strony, z tej wrażliwej, z mniej wrażliwej, z wesołej, ze smutnej. Natomiast tam nie było, naprawdę, zobaczyłam to i tam. Działy się jeszcze rzeczy, które się nie pokazywały. Nie wiem, można było bardziej podkreślić, mhm. bardziej docisnąć, można tych było ludzi tam gnieść, nie? Wiesz, ktoś, ktoś wyje i mówi, przepraszam, czy ja mogę odejść? mogę powiedzieć, nie, oglądaj, kurwa. <głosy> 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 Masz to zobaczyć, zgnij tu. <noise> jeszcze go pcasem, nie? I jakby... Ja musiałam dostać pozwolenie na to, że, że wiesz, jakby wstrzymujemy emisję czegoś, co po prostu człowieka gniecie i oczywiście ja bym od razu krzyczała, nie, nie pokazujcie, bo by chciałabym go przytulać, no ale wiesz, nie mogę robić, mm -hmm. wiem o tym, że działam w jakichś tam granicach, na które ktoś musi pozwolić bądź nie i oni tam absolutnie na wszystko pozwalali i nie chcieli gnieść tych ludzi, bo wiedzieli, że to są po prostu realnie ludzie. Mnie zastanawiało tylko, czy na przykład... W tej perspektywie, że ich nie gnieciono i nie pokazywano tak skrajnie, mm -hmm. czy przez to też nie zrobili kariery w mediach społecznościowych? Bo tak sobie dzisiaj też sprawdzałem tych ludzi i myślałem, że dostali duży, większy bagaż, e, tak jakby tego całego, tej całej popularności Instagramowej i dookoła Instagramowej. A nie dostali dużego, bo mi się wydaje, że duże, nie? No tak wiesz, tam około stówki widziałem, że ma jedno. Ale mi poskoczył tylko 7 tysięcy. <laughs> albo wszystkie moje followerki już to obejrzały, albo nie wiem co. No. Oni, oni dopiero zaczynają to oglądać. Teraz po podcaście będzie po prostu A... dużo. Nie, ale tak, tak realnie tak. wiesz, sprawdzałem, tam były pojedyncze osoby, które miały po 13 tysięcy obserwujących, i ja myślałem, że to będzie popularność takiej fali trochę Love Island. A tam jakie mają problemy? Tam po trzy, znaczy w tych pierwszych edycjach, bo już teraz nie mówię o tych. No dobra Dawid, ale to jest mi się wydaje trochę tak, że, że nie wiem ile trwa Love Island, czy miesiąc, mm -hmm. czy dwa, i masz takiego mózgo trzepa, którego codziennie oglądasz, tak, nie? Tak, Więc tak. jakby zżywasz się z tymi ludźmi tak na maks, a to robisz w jeden wieczór. W dwa wieczory, no ale nikt raczej tego nie przeciągał na kurde tydzień czy na miesiąc. Masz sześć odcinków. Tak, uczta intelektualna, każdy chciałby tego konsumować. Słuchaj, ja uważam, że jest to uczta emocjonalna. Może i wcale nie. Emocjonalna, tak. Emocjonalna, no ale jakby jest w tym walor edukacyjny, jeżeli jest to uczta emocjonalna, a. No, bo wiesz, ja, ja nie jestem fanką Love Island ani żadnych takich rzeczy. Nie mogę też się za bardzo wypowiedzieć, bo tego nie oglądałam. No, gdzieś tam zobaczyłam przyjaciółki z pół odcinka i mam takie. O oh, Jezus, Maria, no nie wiem. To już jest dla mnie naprawdę taki muzgotrzeb. Mhm. Przepraszam wszystkich, którzy to lubią i oglądają, bo każdy ma swoje guilty pleasure, do którego ma prawo. Nie oceniam. Fanessa Aleksander powiedziała fajnie o jednej z najnowszych produkcji też Netflixa, gdzie Magda Cielecka również gra główną rolę, że jeżeli uwierzysz w ten film, mm -hmm. to będzie świetny film. To jest świetny serial. To będziesz trwała w tej historii, ale jeżeli z natury będziesz to wszystko negowała, mm -hmm. no to z automatu to będzie bez sensu i do dupy. I wydaje mi się, że tak samo jest z tym programem. Tak samo w świecie, co? W ogóle. Tak, ale jeżeli chodzi o to, że jeżeli popatrzysz na ten twój program i mm -hmm. będziesz sobie zadawała te same pytania i będziesz naprawdę podchodziła do nich z rzeczywistością i z prawdą to zrozumiesz, że ten program ma dużą warstwę emocjonalną. Wiesz co, bo mi się wydaje, że ten program naprawdę dotknął praktycznie każdego, jakby wielu, a właściwie prawie wszystkich problemów, które spotykają się ludzie w związkach, w relacjach, mm -hmm. może nie tyle w związkach, w relacjach różnych, partnerskich, romantycznych, w relacjach z rodzicami. I tam przytrafiło się tak naprawdę praktycznie wszystko, więc każdy z jakąś częścią mógł się gdzieś utożsamić, bo kiedyś w tym miejscu był albo zastanawiał się, co by zrobił. E, więc dla mnie to miało mm -hmm. walor edukacyjny, ma walor edukacyjny. To jest bardzo dla mnie takie emocjonujące i ciekawe, i wciągające. I nie tylko na zasadzie właśnie guilty pleasure, a wręcz zupełnie nie na zasadzie guilty pleasure. Chociaż oczywiście podpatrujemy, co tam <grym> u Edyta Zając będzie prowadziła teraz bardzo podobny program. Nie wiem, czy widziałaś. Widziałam, wiesz co, bo nawet pożyczałam Edytce ubrania z mojej firmy, żeby <grym> naprowadzali. <grym> Ale to jest y, trochę, trochę zbyt podobne? Ja nie widziałam żadnego odcinka. No wiesz, A czy jest, nie, są nie wydaje. Mi... Jest sprawdzane są pod wariografem. No ale ja też nie sądzę, że to jest tak, że wiesz, pojawia się coś w Netflixie, ile miesiąc temu, i oni są w stanie w przeciągu, kurczę, trzech dni spakować produkcję no, nie, i poleć no, nie, na nie, koniec nie, świata. Więc nie. pewnie ten pomysł już gdzieś tam był. Ja nie wiem, czy to jest na licencji jakieś, czy nie. Mm -hmm. Nawet się to mnie interesuje. Moim zdaniem, jakby wiesz, korm w sensie, okej, okay, sprawdzamy wariografem, czy tam jakimś IDetect jest jeden, ale te programy. To będzie trochę inna e, wartość i ranga, nie? No, to będzie dalej Love Island. W sensie ten. Hotel Paradise, bo to no, ta stacja. A, no to Hotel Paradise, no. Jak zwał, tak zwał. Pamiętasz życzenia. Do twoje... Netflixa to to nie będzie skakało. No wiadomo, <grym> że, że maj się. Pfu... Nie, no, do maj <grym> się tam może zeskakać, ale y, nie, no zupełnie inny program taki wiesz, no, po, nadawany pewnie codziennie. No, tak jak mówię, to zu zupełnie co innego. Dlatego tak, jak ci mówię, że ja nie mam żadnych. Obiekcji, czy nawet się nad tym nie zastanawiałam. Dobrze, przechodząc do ciebie, pamiętasz życzenia Twojej mamy na święta, na te, które lepiłaś tak uparcie pierogi do trzeciej w nocy i zasnęłaś w rzeczach? Mhm. Wytrwałości takiej samej. Do dzisiaj tak uparcie walczy z wszystkim? Czy tak uparcie walczy ze wszystkim? Mhm. Um, wiesz co, jak ktoś mnie, niestety, jestem napędzana taką złością i zazdrością. W sensie jeżeli mm, chcę, żeby coś mi się udało, to albo to robię z takiej swojej własnej przyjemności, satysfakcji, ale czasami jak już nie mam w sobie tej chęci, to jedyne co mnie zmotywuje, to to, że ktoś na samym końcu będzie mi tego zazdrosny albo życzył mi, że mi tego nie zrobię, a ja mówię, a ja ci pokażę, że zrobię. Więc może, wiesz, nie z taką samą zawziętością, mm -hmm. bo do wielu rzeczy podchodzę już tak, wiesz, no to nie ma sensu, to jest tego nie niewarte. No, ale jednak jestem skorpionem, więc jakby wiesz, no, niektóre rzeczy się za mnie nie wypleni, nie zmieni ich mhm. czas czy jakieś doświadczenia. No bo odpuszczanie to wydaje mi się, że z biegiem lat bardzo cenna umiejętność. Myślę, że tak. Natomiast, tak jak Ci mówię, wiele rzeczy też jakby wartościujesz. Mhm. Już przestaje być dla ciebie aktualnie to, co byś chciał walczyć, nie wiem, 5 lat czy 7 lat temu. W momencie, kiedy pojawiają ci się dzieci, albo prowadzisz jakiś poważny związek, no to wiele rzeczy jesteś w stanie przełknąć, których na przykład wcześniej byś nie przełknął, albo o wiele rzeczy więcej byś, nie wiem, walczył, a teraz już myślisz, że to nie ma sensu. Więc na pewno niektóre, ale, ale myślę, że znowu pojawiają się kolejne rzeczy, które mhm. mogłabym znowu walczyć albo przełknąć. Więc. Koru swojego nie wydubię, no gena nie wydubię. Jestem skorpion i na pewno jestem taka, wiesz, no. Mhm. Dobiegnę do mety. Lubię Twoje słowa, które powtarzasz w mediach, że świat jest takim, jakim, jakim go, go widzimy. widzimy. <laughs> Jaki ty widziałaś świat, widząc go jako dziecko? Hmm. Wiesz co, no? Jak ja widziałam świat? Ja byłam bardzo sfokusowana na to, co ja chcę robić w przyszłości. Ja zawsze wiedziałam, że będę aktorką, i e, no to śmieszne, bo nią de facto teraz nie, no nie jestem, bo nie gram nigdzie. Natomiast to było takie moje, e, nie tyle marzenie, co mhm. jakby plan. I mi go nigdy nikt nie podważał w moim życiu. Nigdy nikt nie powiedział, nie wiem, ta tam, słuchaj, dziecko, ty się weź lepiej ucz, bo ty żadną aktorką nie zostaniesz, albo ty tam sobie przygotuj plan B. Tylko każdy jakby przyjmował to, że ja już mam swój plan i on tak się zrealizuje, on tak będzie, i mi nigdy ich nie podcinął skrzydeł, i mnie nigdy nikt nie prowadził w żadną stronę. I rodzice mnie nie zmuszali do tego, żebym ja się jakoś, nie wiem, wyjątkowo świetnie uczyła. Ty tam weź pisz tą matematykę. No dobra, no tam jest taka trójkowa z tej matematyki, ja idź pan. I tyle. Więc jakby. To moje dzieciństwo, tak mi się wydaje, było takie mocno skoncentrowane na tym, co ja będę robiła, jak będę dorosła i już nie mogłam się doczekać, aż będę. I pamiętam, mi wszyscy mówili, jak będziesz duża, to będziesz wspominała, jaka jesteś jeszcze malutka, jak było wtedy fajnie. Ja sobie myślałam, nigdy tak nie będę wspominała. I wspominałaś tak chociaż kiedyś? Nigdy! No, <laughs> uwielbiam być dorosła. <laughs> A jak wspominasz to dorastanie z dwa lata starszym bratem? Myśmy się strasznie tłukli, wiesz? Myśmy się tak nie lubili My się po prostu nie lubiliśmy. Mm -hmm. to nie było, tam nie było po prostu cienia sympatii. No miałem tak, że potrafiliście się bić, drapać, kopać i zdecydowanie się nie lubiliście. Tak. A później jakoś tak się te drogi połączyły? Tak. Pamiętasz ten moment? E, myślę, że mój wyjazd do liceum. Ja się przeprowadziłam no. w wieku tam 15-16 lat. No i wtedy, jak już razem nie mieszkaliśmy obok siebie, no to już Bóg. Było... Chociaż nie, już nawet przed Licą było ok. Mieliśmy wspólnych znajomych, wychodziliśmy razem. A potem, jak się przeprowadziłam do tego Licą, to faktycznie on mnie często odbierał z Katowic, jak przyjeżdżałam. Jakby już od tego czasu jest ok. A od kiedy już w ogóle mamy dzieci, no to już wiadomo, że jest super. No to tak, tak, zastanawiałam się, bo to mogłaś być dobrym wejściem, jednak siostra, dwa lata młodsza, koleżanki. Nie, w tę stronę nie, ja się bardziej przypsię, do jego kolegów, więc wiesz, <laughs> ale akceptował to. Jaką jeszcze byłaś nastolatką przed tym wyjazdem? Bo ostatnio nawet jak zaczynaliśmy rozmowę, to tak naprawdę szybko przeszliśmy do tego Krakowa, ale mnie zastanawia ten czas tam. Jak w wygląda... Krakowie nie, czy nie, nie, w Żorach? W Żorach. Jak wyglądał tamten czas? Bo mówisz o tym, że ty miałaś plan, żeby zostać aktorką, no okej, okay, to wszystko brzmi jakoś tam sensownie, ale jaką byłaś nastolatką, jaką byłaś dziewczyną, z kim się kumplowałaś? No mama, jakie trudne. No miałam swoją bandę dziewczyn. Mhm. Nie byłyśmy jakieś super popularne, nie byłyśmy jakieś super najładniejsze. Myślę, że taką byłam przeciętną dziewczyną po prostu z gimnazjum, no bo tak naprawdę moja ta... na stolactwo się skończyła na gimnazjum, bo potem już w liceum mhm. byłam w Krakowie. Z, wiesz, z średnimi ocenami, średnia dziewczyna z średniego miasta, średnio zamożnej rodziny. Co? I myślę, że nie byłam w żaden mhm. sposób niczym wybijająca się, mówię w taki, w taki sposób, że nie, mógłbyś spojrzeć i, i powiedzieć na ulicy, że o, to jest niezły gaugan Nie. Wszystko było takie okej. Okay. Mhm. A uprawiałeś jakiś sport? Robiłaś jakieś, chodziłaś na jakieś zajęcia dodatkowe? No jeżeli wiesz interesowało co? cię aktorstwo, może chodziłaś na jakieś śpiewanie, na takie rzeczy dookoła tego wszystkiego? Chodziłam do szkoły muzycznej, yy, ale byłam bardzo w tym niezdolna, więc bardzo szybko pani nauczycielka powiedziała mojej mamie, że no niestety, ale do publicznej szkoły muzycznej to tak nie bardzo. Więc zaczęłam chodzić na prywatne zajęcia. Yy, chodziłam na jakiś angielski dodatkowo, ale tak generalnie to wiesz, wracałam do domu. Ach, Boże święty, no ja tam zaczynałam, ja jak ze wszystkim, ja, bo ja bardzo dużo rzeczy zaczynałam i nigdy nie kończę. Jak coś mnie nie interesuje, to ja po prostu, wiesz, zmień, 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 zmień. E, więc chodziłam i na jakieś judo, i na taniec towarzyski. Czekaj, czekaj, ale judo to dlatego, że bratu dopierdolić, czy nie, było coś innego? Nie, wiem, nie wiem, pewnie. No. Pamiętam, że kiedyś miałam takie marzenie, Mm, bo ja byłam takim bardzo lękliwym dzieckiem, w sensie zawsze mi się wyobrażało, że coś mi się stanie, ktoś mnie zaatakuje i tak dalej. taki, wiesz, Miałam strach w sobie. I wyobrażałam sobie, jak idę sobie takim osiedlem, wiem dokładnie, którym w którym wzorach, że tam sobie idę, tam były takie pola. Teraz to już tam jest jakaś zabudowa, Aha. że tam takie pola. I sobie wyobrażałam, że ktoś mi na przykład podchodzi, wyrywa torebkę, ja już wiem, którą między nią trzymam. I wtedy ja mu tak wiesz, z półobrotu, ciach, 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 i że oni tak wiesz, się przestrasz boją się i uciekają, przestraszają. Nie wiem, jak to odmienić przez. Praszają? To niech tak zostaje. Nie wiesz też. Tak, nie wiem. No właśnie, przyznaj się, a nie razy. tak zostaje. Dzięki. Oni się boją, o. są przestraszeni i uciekają. No i sobie pomyślałam, no to judo. <laughs> <laughs> judo. A dlaczego byłaś lękliwym dzieckiem? Nie wiem, od zawsze byłam bardzo lękliwa, wiesz? W sensie, stresowałam się strasznie, czy coś, takim lękliwym mhm. na... Y, y, przestraszonym dorosłych ludzi, którzy mogą mi zrobić krzywdę, y, że mnie ktoś zaatakuje, że ktoś mnie gdzieś wciągnie, że ktoś mnie, y, nie wiem, za nogawkę do piwnicy, mhm. że otworzą się jakieś drzwi w aucie i ktoś mnie porwie. No nie wiem, wydawało mi się dobrze, bo jestem taka super ważna, że wiele <śledzimy> <śledzimy> osób chce mi zrobić krzywdę. <śledzimy> nie mam innego wytłumaczenia. Dla okupy by mnie nie wzięli. Wspominasz, że jak się biłaś z bratem, to dostawałaś karę albo łomot od brata, to w ogóle bardzo dobry wybór tych dwóch rzeczy. A jakie kary dostawałaś? Jak można było ukarać ciebie jako dziecko? Eee, no, nie, że, że mnie brat karał? Nie, nie, no kary od rodziców, z tego co przypuszczam, no, albo łomot od brata. A łomot od brata albo karę, no, no nie wiem, no, pewnie zakaz oglądania telewizji, nie możesz wyjść do koleżanki, no takie standardowe rzeczy. Zastanawiałam się, bo to już taka era powoli robiła się komputerów, więc zastanawiałam się też, może czy korzystać z komputera. Nie, nie mogłam i tak korzystać z komputera. Dlaczego? No, bo cię ogłupi. <laughs> to za teraz mówię moim dzieciom. Teraz sobie myślałam, ja wiem Co mi może tam ogłupić, Chcę pograć w Simsy, daj mi pograć w Simsy. Chcę przejść na gadu-gadu, A teraz to sam mówią moim dzieci, nie będziesz grał w Robloxa, to cię ogłupi. <laughs> Jeszcze w naszej pierwszej rozmowie powiedziałeś, że jesteś łatwowierna od zawsze? Tak. To byłaś pewnie wkręcana jako dziecko. Mm, no, ja wierzyłam we wszystko. Jak po prostu pelikan, wszystko łykałam. wszystko. A po dziś dzień, tak mój brat najstarszy, ja mu potrafię że tak we wszystko, że dalej on mnie po prostu tak kocha wkręcać, bo mówi, że po prostu ze mną to jest coś niesamowitego, że to połączenie łatwowierności mm. z tak zerową wiedzą o świecie, to jest po prostu jakiś idealny grunt do tego, żeby robić sobie ze mnie jaja. Ale żeby być też szczęśliwą. Tak? To jest dobry grunt, myślisz? No, z jednej strony, jeżeli jesteś w stanie w coś uwierzyć, nie, nie potrzebujesz pod żadnego podparcia, żeby w to wierzyć. A nie, 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 bo to jest łatwo wierność na, taki, na dzień dobry, w sensie, że, okay. jest, że łatwo wierzę innym ludziom, bo nie zakładam, że chcą mi zrobić coś złego, ale to nie zmienia faktu, że czasami mi robią coś złego. Tylko to nadal nie zmienia mojego nastawienia do kolejnych, nowych ludzi. Mm, ogólnie u was tak było, że były trochę takie dwie partie dzieci, Sonia tak? i Łukasz i później ty z Mateuszem i chyba tam jest tu i tu są dwa lata. Tak, e... każda z nas ma brata starszego o dwa lata. Między tobą a twoją mamą jest 40 lat różnicy. 40. To, no właśnie. To nie powodowało jakiegoś rodzaju spięcia i nieporozumienia? No, pewnie, że powodowało. O co najczęściej się kłóciłaś z o mamą? O wszystko. Wiesz, ja teraz tak patrzę na to z takiej perspektywy, że byłam czwartym dzieckiem mojej mamy. Moja mama była bardzo męczona. Moja mama całe życie pracowała zawodowo i pracowała na kopalni. Yy, ale nie, że pod ziemią, tylko w różnych nie działach nie restrukturyzacji, bla, bla, bla i tak dalej. Yy, no i pracowała w innym mieście, więc codziennie rano stawała o 4.20. W 4.10 jak psa już Czwarta 4.10 jak zakupiła jej psa, którego nigdy nie chciała. Yy, razem z statusem, jak mamusia wyjechała sobie mm -hmm. na urlop. Yy, taką niespodziankę, że mi nie zrobili. Ostatnio to badałem dzieciom, że tak nie przyszło do głowy. I yy, yy, no i po prostu, wiesz, no, moja mama była bardzo zmęczonym człowiekiem. Myślę, że po prostu była bardzo mocno wyeksploatowana, a tu nagle yy, wyeksploatowana jako, wiesz, jako kobieta, jako matka, jako pracownik I jeszcze dodatkowo rodzić się yy, czwarte dziecko w wieku 40 lat. Te 30 lat temu to nie było, yy, wiesz, to już wtedy jej koleżanki były babciami. Nie. A ona, wiesz, no, jakby musiała sobie z tym poradzić, za bardzo szybko znowu potem wróciła do pracy. A ja nie byłam super łatwym dzieckiem, jako niemowlę. Y, miałam wszystkie choroby świata, wszystkie alergie świata, więc y, w ogóle spałam na mojej mamie do trzeciego roku życia. Na niej. W sensie zasypiałam na mhm. niej i leżałam tak na niej, więc, y, no, więc mi się wydaje, że wiesz, no, jakie potem mogę mieć ze mną problemy, no. Każde, bo ja byłam dalej taka wrażliwa, tylko już wtedy chciałam postawić na swoim i tupać nogą i, 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 i darłam japę. Yy, I ona nie miała już sobie tej cierpliwości, którą pewnie by miała, a może miała większą, niż by miała dwudziestoletnia mama, no nie wiem. Dlatego, ja tego się nie dowiemy. Ty bardzo ładnie o niej napisałeś taką laurkę, że była absolutnym termomiksem, że codziennie właśnie wstawała o 4.20, żeby zrobić tobie i twoją bratu jajecznicę, potem przygotowała kanapki, zostawiała dwa złote na soczek i coś w sklepiku. Na blacie w kuchni leżała kartka z strzałeczkami, czyja kanapka jest czyja, o, na koloryferze czekały nas majtki i skarpetki, skarpetki żeby, żeby były ciepłe, mm -hmm. reszta ciuchów leżała na brązowym fotelu, mama przez trawie całe życie pracowała właśnie mm. w tej kopalni, na różnych biurowych działach, musiała codziennie wstawać o 4:20 że pojawić się w pracy, jeździła dwoma autobusami. No. Więc to mnie też zastanawia, bo ta historia jest zdecydowanie dłuższa. Ale nie masz przygotowanych psychoterapeutych chusteczek, o co tu chodzi? <grym> ale ja nie jestem żadnym psychoterapeutów. No wiem, ta ale historia... mnie wzruszają własne słowa. <grym> To teraz pytanie, czy to nie jest to e, samo to... zakochanie. Ale nie no, bo zobacz, ta hist... chyba. no ale ta historia mm. jest piękna. Jak ja sobie tak o tym myślałem, że tak bardzo się jej chciało, i to nie, to nie jest tak, że ona mm. wykonywała tylko pakiet startowy. To nie. jest pełen kompleks. To są to rzeczy, jest tak. że nawet jak płacisz człowiekowi, żeby to robił, to nie robi tego tak dokładnie. To jest chyba jakiś taki największy wyraz miłości. Mm. Jeszcze szczególnie ludzi z tamtego pokolenia. Ludzie wtedy bardzo słabo mówili, kocham cię. Nie, akurat, wiesz co, moja mama była taką bardzo, znaczy była, nie wiem, dlaczego mówimy o niej w czasie przeszłym. No, znaczy mówimy o tamtym czasie. <laughs> e, moja mama jest bardzo, y, bardzo uczuciową, są taką, wiesz, no tak jak ci mówię, ja spam mhm. na niej do trzeciego roku życia, ale ja spam z nią w łóżku do trzynastego roku życia. W jednym. Mhm. Ja się do niej przytulałam, a jak moja mama wyjeżdżała, to spałam z jej koszulą nocną i na jej poduszce, która zawsze pachniała tym samym kremem. E, więc, e, więc jakby ja, każdą rozmowę mama kończyła, wiesz, kocham cię, ja ciebie też. Ja, chodziłam, ja poszłam z nią, słuchaj, na rozpoczęcie roku szkolnego do gimnazjum za rękę. I pod tym gimnazjum, jak wszyscy palili papierosy, się zorientowałam, że coś tu nie bangla, nie? Że <laughs> <laughs> ja już z mamą za rękę. No. Aspen. więc. A spędzałyście dużo razem czas? No. Bardzo, bardzo. Taki w sensie, taki czas właśnie do tego czasu gimnazjalnego. E, no to muszę powiedzieć, że praktycznie każdą chwilę. Oczywiście z tym, że kiedyś pamiętam, że mama mnie zapytała, czy ja z nią pójdę na zakupy. E, a ja powiedziałam, że nie. Po czym rozpłakałam się strasznie w domu, że ona wyszła, że jak mogłam stracić ten czas, raz ją nie poszłam na zakupy i pewnie zrobiłam wielką przykrość i pobiegłam za nią. Albo mam dzieckiem i ona mnie potem szukała. No. E, więc taka to była relacja. Bardzo, 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 bardzo bliska. Taka po prostu, yy, no, ja byłam taką koalą przyklejoną do mamy. A jak wspominasz tatę? Wiesz co, nasze relacje z tatą były zawsze takie, wiesz co, to był taki la, tata lat 90 nie, Wracu z pracy, taka 17-18, on był od tego, żeby, nie wiem, dać kasę na klapki, na które mama nie chce dać kasy, to on kupował narty, to on nas zabierał na sporty, bo mój tata jest takim bardzo sportowym typem, mhm. to on nas zabierał na zagraniczne wakacje autem z przyczepą z tyłu mhm. i z nim właśnie spędzaliśmy zawsze takie dwa tygodnie gdzieś w Chorwacji czy coś takiego. Natomiast nie był to tata, wiesz, no, taki, jak nie wiem, mój mąż jest tatą dla dzieci, nie, że siedzi odrabia z nimi lekcje, czyta im bajki, coś tam. Natomiast mam takie wspomnienia, a więc sensie albo tata jest dla mnie taki raczej nieobecny w swoim pokoju, albo Albo mam na przykład takie super wspomnienia, że właśnie jeździmy na wakacje, że nam pokazuje jak wędkować, yy, że nas uczy pływać, że nas uczy jeździć na nartach, oczywiście to wszystko jest określone jakimś okropnym krzykiem. <śm> <śm> Albo na przykład, że wyjeżdża z nami do, do kopalni soli, gdzieś tam mhm. do Bochni, gdzie było, nie wiem, gdzie się jeździło, jak się było chorem, nie wiem, jak się nazywa: Sanatorium, o do sanatorium, i wiesz, i, i jakieś fajne rzeczy. Czy na przykład, że co wieczór czytaliśmy jeden mit z wiesz, mitów greckich, mhm. z mitologii greckiej. I co też było takie, wiesz, nie, szczególne, no bo mój tata nie lubił nigdy robić rzeczy takich dla dzieci. Nigdy się z nami nie komunikował jak z dziećmi, tylko traktował nas jak dorosłych ludzi, takich w małej, kompaktowej mhm. wersji, nie. O, super, to poczekamy. nie będzie tego słychać. Naprawdę? Mhm. Ale ja to musimy powiedzieć o co chodzi nie? <laughs> to. E, No i, i wiesz, i Tata robił z nami takie rzeczy dorosłe. Mhm. I nas traktował tak w dorosły sposób, co też było fajne. No, jak teraz o tym opowiadasz, to brzmi ta, ta, ta relacja jest taka. Jak na męską relację tamtych czasów, no to naprawdę taka dojrzała i bliska jednak. Nie, no, to była bliska, to jest to była bliska relacja. Natomiast tak jak ci mówię, ja znam jakby inny przykład ojcostwa, tak, czyli no tak jak mój... dzisiaj. Dlatego mówię, to są innego rodzaju pewnie y, pewnie y, relacje. Natomiast z drugiej strony pewnie zapytasz kogoś, kto miał super zaangażowanego do tej że w tamtych latach też tacy byli, nie? Może to nie był po prostu jakiś super, e, m, super modna konstrukcja. Jeden na milion e, najprawdopodobniej, tak mi się wydaje, jednak no, jak tak rozmawiam. Ale co, myślisz, że było tylko takich 40 ojców? <laughs> nie no, myślę, myślę że, że wiesz. że no. dla najlepszego. No nie, myślę, że było takich bardzo mało. Mało, myślę, że mało, no. Były takie rzeczy w twoim domu, które były powtarzane jak mantrę? Cały czas, bez przerwy? Tak. U mamy nie za dużo tych atrakcji. W sensie, żeby nie robić za dużo przyjemnych rzeczy w ciągu mm -hmm. dnia. Jak byłaś na basenie to już nie pójdziesz do koleżanki, a utaty kilka powiedzeń, zesrała się bida na progu Żyda i płacze, nie wiadomo, nie wiem po dziś o co tam chodzi, natomiast to było używane za każdym razem, jak już wiesz, ktoś płakał, to już, zesrała się bida na progu Żyda i płacze, nie wiem co to jest, no i druga rzecz, czyli zasada mojego taty, e, którą ręką ukradość, to cię powinien odciąć i to miało dla mojego taty znaczenie absolutnie na każdym polu, Czy na przykład jak dostałam mandat za brak biletów w tramwaju to tak samo zareagował powiedzieć, że jestem po prostu oszustką i złodziejką Tata ja mówię, czy ma odciąć mi tą, którą nie skasowałam, czy nie? A, a co twój tata robił? Bo twoja mama powiedziałaś, a, a taty, o tacie informacji nie znalazły. Wiesz co, mój tata zawsze prowadził jakiś swój biznes. E, oni z moją mamą razem skoczyli Politechnikę, i są inżynierami, górnikami. Natomiast mój tata chyba jakoś za długo tej kariery swojej w górnictwie nie poprowadził. A potem robił bardzo przeróżne rzeczy, łącznie z tym, że no jak to lata tam pewnie jakieś 80, no to jeździł na handel do Bułgarii i wiesz, wyjeżdżał z walizką rzeczy, a wracał, kurde, bez majtek już, nie? Że wszystko opierniczył. Aha, aha. Handlował różnymi rzeczami, owocami. Malował nawet prawosławne ikony. Też ostatnio, a moja mama wszystko, wszystko zbiera, jest takim zbieraczem, więc ostatnio nawet sobie wyciągnęła z szafy cały zestaw do malowania tych ikon. <głos> <głos> więc taka to była historia, a na koniec miał, ma, miał bardzo długo swoją firmę, yy, warsztat samochodowy i, i części samochodowe do Fordów, a później Chyba zakończył ten biznes już zupełnie i nie wiem, no coś tam dalej robi z tymi częściami, ale to chyba tak, jak mówię, tato to by się to w ogóle jeszcze chce robić, on mówi, że gdyby nie pracował jakkolwiek, to by zwarował, tak, to sobie pojedzie na pocztę nadać paczki, tylko może pisze na maila. Wiesz, moi rodzice są z rocznika, mój tata jest z rocznika 4 -8. Mój tata jest w wieku wielu dziadków, mhm. znaczy nawet takich starszych dziadków, nie że normalnych, bo niektórzy mają przecież po 50 lat i są dziadkami. Um. Więc no, mój tata jest i moi rodzice są po prostu starszymi ludźmi, no. więc jakby podziwiam dalej to w moim tacie, że, że mu się cokolwiek chce robić. Też mam jedną nieprecyzyjną informację, więc możemy ją od razu uporządkować. Twój tata ma jeden z twoich nieodpowiedzialnych zakupów z młodości, czyli Jorka, psa? Nie no, już Grażynka, o, czy Grażynka, przepraszam, Boni y, to jest... No to tak, przepraszam, wracając. Boni to był ten pies, który kupiliśmy mamusi w hmm. prezencie, żeby mogła sobie z nim wychodzić o tej czwartej dziesięć. To była Boni, która już nie żyje, wielka miłość mojego taty. I w tym samym czasie jeszcze naszło się, że tak powiem, te dwa psy na siebie. Wtedy ja sobie kupiłam potem Jorczka, tak, też z moim byłym chłopakiem, z którym miałam być do końca życia. No i żeśmy się rozstali, no i gdzie piesek trafił do taty. No, ale Grażynka dalej jest z moim tatą, i jakby tata mówi, że to jest. Jak Grażynka umrze, to i on umrze. To jest ten, co robi mu tatarka? Grażynka? On wszystkim robił tatarka i wonitce też robił tatarka. Jak teraz jesteś dorosła, to kogo widzisz więcej w sobie, z twoich rodziców, taty, mamy? Ojej, wiesz co ciężko mi jest powiedzieć. Ja myślę, że jednak tak charakterologicznie jestem bliższa tacie. No ja jestem. Mm bardzo szybko podejmuję decyzje, e, raczej sercem niż rozumem. E, zanim coś pomyślę, to już powiem, e, bardzo szybko się denerwuję, bardzo emocjonalnie podchodzę do różnych spraw. E, jestem cholerykiem, tak jak mój tata, e, bardzo dużo, bardzo małej ilości rzeczy się boję, w sensie e, że mnie stresują podjęcie jakichś decyzji, takich wiesz, nawet większych przyszłościowych. Mam też sporą żółkę biznesową, też bardziej jak mój tata. E, Niżeli moja mama, która była całe życie na etacie. Hmm. A zamiłowanie do luksusu. <laughs> Śmieję się zamiłowanie do luksusu, bo ostatnio moje dzieci czytały gdzieś tam, z czego potrafią czytać, więc przeczytały, że woda się nazywa, nie pamiętam, Periola albo San Pellegrino. I przeczytałem o widzicie, dziadek Adam zawsze był taką jedną butelkę wody, foszą za 9 złotych, nalewał mi i sobie mówi, bo ty Maja, ty też doceniasz luksus. <laughs> Ale wiesz, ja byłam z takiej, jak ja to mówię, nie byłam z biednej rodziny, ale z niskobudżetowej. Może tak, czy takiej, wiesz, no, Jeździliśmy na wakacje autem z tym, z przyczepą 126, tą taką niewiadow, nie? Mhm. E, można było raz na tych wakacjach pójść do restauracji, ale nie, ale nie można było zamówić sobie już Sprite'a, nie? Bo jak jedzenie, jak pizza, to na pół, ale bez, bez picia. Więc jak, wiesz, no nie pochodzę z jakiejś takiej biedy, żebym tam musiała mówić, no ale wiadomo, rower zawsze pobracie, bracie, dresy zawsze pobracie, halówki zawsze po bracie. I tego typu atrakcje. Dlatego się śmieję, że mam to zamiłowanie do luksusu. Podatusiu, no, Sam Pellegrino. Mądrze, mądrze zarządzana rodzina, po prostu. Że było... Jak mądrze, to na pewno przez moją mamę. <laughs> Jest w nas taka skromność, którą rzucają rodzice od zawsze w dziewczynki. Takie poczucie, że dziewczynka musi być skromna, musi być miła, Dziewczynka nie wypada. To czego nie wypadało robić tobie? Wiesz co? Akurat muszę powiedzieć, że moi rodzice mieli, mieli, mieli jakąś taką dziwną. Nie wiem, czy to wynikało ze świadomości, czy już po prostu z lenistwa, że ciężko by ich było nam wychowywać, mnie przynajmniej, uh -huh. ale oni mnie nie wrzucali w żaden taki pakiet y, pudełkowy, nie? że uh -huh. coś trzeba, coś wypada, jakoś nie można. Y, I po dziś dzień tego nie robią, wiesz? Oni nigdy do mnie nie zadzwonili, nie powiedzieli, Jezus, ale wstyd". Więc ja nie miałam czegoś takiego. A w, takim, w takiej już ocenie dzisiejszej Mateusz miał tak samo w domu jak ty? Czy byłaś trochę faworyzowana na przykład przez tą relację chociażby z mamą? Wiesz co, nie. Wydaje mi się, że, wiesz, no, nigdy tego nie rozkminiałam z perspektywy jednej osoby, czyli z mojego brata. Wydaje mi się, że nie, że nigdy nikt nie był faworyzowany w naszej rodzinie. Tak zapytałem z ciekawości, bo ta relacja z mamą po prostu była dość Na pewno była taka bardzo bliska, natomiast wtedy Mateusz był też o dwa lata starszy, więc pewnie zazwyczaj temu młodszemu dziecku musisz dawać trochę więcej atencji. Ale nie wiem, chciałabym go zapytać, może by się nagle wylało jakieś coś. Lepiej nie pytaj. <słuch> zapytam, a, za, a zapytam. Jako, jako dziecko zamykałaś się w łazience i tam przed lustrem odgrywałaś sobie pierwsze sceny aktorskie. Kiedy ostatni raz to robiłaś? E, trzy dni temu. Serio? Naprawdę. I <grywałaś> co odgrywałaś? A dostałam rolę, do, yy, casting, y, mhm. który musiałam zrobić, y, a ja najlepiej przygotowuję się do takiej rzeczy, jak staję właśnie przed lustrem, patrzę na siebie mhm. i patrzę na siebie tak długo w lustrze, że aż siebie nie rozpoznaję. Nie wiem, czy znasz takie uczucie, czy patrzyłeś kiedykolwiek na siebie w lustrze tak długo. To jest trochę tak, jak z wypowiadaniem jednego słowa, że nagle ci się wydaje głupie. Sól, 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 sól. No i poczekaj mi, że tak, Boże, co? Sól? Jak to było? To tak dziwnie idiotycznie brzmi. To w ogóle nie ma sensu. I tak samo jest, jak przyglądasz się swojej twarzy bardzo długo. I nagle wydaje ci się zupełnie obca, albo nagle ją widzisz tak, jakby po raz pierwszy. Ja wtedy patrzę na siebie jakby na obcą osobę i potrafię sobie spojrzeć tak w oczy, że jakby dochodzę do jakiegoś takiego swojego wnętrza, które pozwala, mi daje mi taki akces do emocji kogoś, kogo, kogo nie znam, no nie wiem, do kogo, kogo te, tekstu mam się nauczyć, czy tam w jakąś rolę wejść, więc mam sobie tak przed lustrem. Niestety nie jestem w stanie nagrać wtedy tego, bo te sceny mi wychodzą zawsze najlepiej, a potem, jak już mam nagrać self tape to jest, no, trzy klasy gorzej. Ale stresujesz się później? Hmm. Czym? No i że, jak już nagrywasz, że nie masz. No, bo mówisz, że jak już nagrywasz cel tape, mm -hmm. to, nie ma, to nie masz już tego, że wychodzi to po prostu gorzej. To jest spowodowane stresem czy czym? Nie, stresem nie. Nie wiem, po prostu tak jak ci mówię, że, że, że ta forma tego spojrzenia mm -hmm. na siebie jest dla mnie taką naj, najłatwiejszym akcesem do, do, do własnych emocji. Ale Lustro, nie. kamera i. Może tak, jakoś to trzeba by było tak zrobić. Kowiesz no, kurde, zasada polega na tym, że nie możesz patrzeć w kamerę. <grych> Musimy mieć opracować. Usta... No właśnie, no opracować. przez co to, to zrobiłem? Do na pewno. Ludzie przez... latają w kosmos. No właśnie. Gadaliśmy trochę ostatnio o masku. Wyjechałaś do liceum do Krakowa, tak jak już trochę powiedziałeś, miałeś tam że ty 16 lat, zmieniłaś żory na Kraków. To była duża zmiana? Tak, Jeszcze mamy. co? Przyszycie przy do mamy? Nie, no bo już to gimnazjum, to, że tak powiem, odcięłam się bardziej od mm -hmm. mamy. Już zaczęłam być, wiesz, już, już chciałam palić cienkie, mentolowe wogi, które ukrywałam gdzieś, wiesz, w poterepkach z e, i, I wiesz, jakby już to mamo mi tak nie było po drodze. Tak już popalałam, mm -hmm. już nie chciałam spać. <noise> e, więc odcięcie od mamy może nie było e, takie drastyczne w sensie, że dla mm -hmm. mnie, tylko wręcz uwalniające, no bo wierzał, ja chciałam żyć życiem Krakowa, no wielkiego miasta. Ja zawsze wiedziałam, że ja w żorach nie chcę zostać, że Kraków to jest i tak tylko przestanę przed Warszawą, a Warszawa przed Nowym Jorkiem. Eee, więc e, no widzisz, tam mnie jeszcze, tam mnie nie dowiało, <grym> <grym> Tam mnie nie dowiało, Natomiast ja się bardzo nad tym to było wiesz, to w totalnym po prostu spełnienie marzeń. A tam się zmieniłaś jako już nastolatka w perspektywie tego, jak porównywałaś siebie do dziecka, że tam byłaś takim przeciętniakiem i tak dalej i tak dalej. Jak już byłaś w Krakowie, to byłaś jednak trochę inna? Nie wiem. Nie, nie umiem ci powiedzieć, czy byłam inna. Ja na pewno to, co mi się przytrafiło, to bardzo szybko dostałam na w pierwszej klasie liceum, dostałam główną rolę w Teatrze Słowackiego. Mhm. I to główną rolę na dużej scenie z, z normalnymi, Boże, z doświadczonymi aktorami. Ja stanęłam w konkury z dziewczynami ze szkoły aktorskiej. I, i wygrałam ten casting. I Wtedy pierwszy raz dostałam takie potwierdzenie, że to, co ja sobie myślę, że są po prostu zajebiście zdolna i jedyne, co ja powinna w życiu to być aktorką. E, I jakby i wtedy sobie to potwierdziłam, więc dlatego mi się może zaczęło wydawać, że ja jestem mm -hmm. wyjątkowa. W sensie, może tak, ja od zawsze myślałam, że jestem wyjątkowa, e, co było zbudowane na zupełnie niczym. Po prostu miałam w sobie takie przeświadczenia, ale mam nadzieję, że każdy je ma, że czuje, że jest w jakiś sposób wyjątkowy. E, bo jeżeli ktoś nie czuje, to źle. E, I wtedy dostałam takie potwierdzenie, że okej, okay, to, jest, to jest coś, Ja ty masz ten talent. Ale to też pojawiła się jakaś pierwsza zazdrość już? Może, może zerzałaś no, się z jakimiś pewno. emocjami, które później towarzyszą sobie rozpoznawalnej? Nie, no nie, nie byłam w żaden sposób no nie, rozpoznawalna. nie, ale, ale jeżeli będzie ale... taka zazdrość licealna. No myślę, że tak. Natomiast wiesz, co no, jakby ciężko było, żeby ktoś mnie nie zazdrościł, jeżeli wiesz, no, chodziliśmy do jednej klasy i nagle, kurde, twoja koleżanka z klasy z dnia na dzień dostaje rolę, no. jakby nikt się nawet tego nie spodziewał. Nikt nawet nie był, na... to był mój pierwszy casting w życiu. E... Wiele ludzi nawet nie wiedziało o tym castingu, ja, ja powiedziałam Aha. swojej koleżance najbliższej, żeby nie było. E, i, więc na pewno się pojawiała zazdrość, natomiast ona nie była w żaden sposób upubliczniana i nikt dla mnie nie był niesympatyczny. To bardziej była pewnie taka zazdrość, że ktoś sobie mówił, o kurwa, no". Ale tak to wszystkie dziewczyny mi kibicowały, moje koleżanki też, wszystkie przyszły, te najbliższe przyszły na premierę, a inni, cała klasa przyszła potem na normalny spektakl, więc no mega miło. Pytam dlatego, bo jak było mnie Klaudia Halejcie i grała w pierwszej miłości, to mówiła, że ona miała strasznie duże problemy w szkole. I nawet nauczyciele ją szykanowali, że o gwiazdeczka pojawiła się Ojeje, no, w szkole. tylko zastanawiało mnie, jak ty wspominałaś. Wiesz, ten że ten ja już nie byłam w liceum aktorskim, więc to też jest tak, że po prostu ym, nauczyciele, którzy tam byli wykładowcy, byli często kole, kolegami y tych ludzi, jakby z status, z którym ja grałam i bardziej się mnie martwili. Troszczyli ja nie przychodziłam do szkoły prawie miesiąc, bo miałam próby od rana do popołudnia, od popołudnia do nocy więc wszyscy na to, wiesz, przymykali jakby oko, pomagali mi, więc jakby szkoła, jakby szkoła do tego podeszła na zasadzie, brawo, nie? nasza mm -hmm. uczennica, możemy sobie to wpisać, że już gra w teatrze. Ale piękne musiało, to piękne uczucie ogólnie, patrząc na to, że bardzo mocno w to wszystko wierzyłaś no, i gdzieś tam max. od razu dostajesz to i naprawdę to myślisz, że ten Nowy Jork jest do zrobienia. Nie, no wiadomo. piwo. A, potrzymaj mi piwo, ale dodatkowo ja pamiętam, bo ja dostałam jakąś taką idiotycznie niską, bo ja nie, nie wynegocjowałam sobie żadnych warunków, nawet nie zapytałam, za co ja gram, czy za frytki, czy, czy za nic. Ehm, Pizza i... z Brightem. Mniej więcej. I, i, I jak doszło dzień przed premierą, dostałam jakby informację, że, że tam zarobię, nie wiem, za przygotowanie roli 450 zł, a przygotowałam tam, nie wiem, półtora czy dwa miesiące. I ja nie chodziłam do szkoły, a szkoła była prywatna, czyli nie wiem, miesiąc w niej pewnie 600 zł albo coś takiego, bo to nie były te, wiesz, szkoły takie na zasadzie, mhm. nie wiem, dwa, trzy, trzy... trzy. Czyli sześć koła, jak teraz. Tylko taka wiesz, za sześć stówek, nie? E, natomiast mówię, kurde, to nawet ja nie opłacę tej szkoły, w której nie byłam tych korpetycji, które muszę potem wziąć, żeby to nadrobić. Żadnych nie wziąłam korpetycji, kłamam. E, i, I taka byłam z jednej strony w szoku, ale jak dostałam stare te pieniądze, to je sobie ułożyłam, pamiętam, tak? W takim kliku, mm -hmm. no bo tam jeszcze trzy spektakle zagrałam każdy po 150. No i tam już prawie był tysiak i ja po prostu miałam, wiesz. Zrobiłam zdjęcie, pamiętam, telefonem, tak trzymam to w ręku z tej strony, z tamtej, nigdy nie miałam po prostu takiej kasy, nigdy. <noise> to i zobacz, to są takie rzeczy właśnie, które czasami szkoda, że ta technologia jeszcze nie była tak rozwinięta jak teraz, żeby wiesz, mieć takie, tych zdjęć więcej może i... No albo wrzucić się to na Instagram, nie? No. <noise> Kraków pozostawił po sobie jakieś przyjaźnie bądź anegdoty, które są żywe do dzisiaj w Twoim życiu? E, ja, boże, ja strasznie lubię pytać anegdoty, bo ja nie umiem ich tak sypać z rękami. Nie chodzi mi nawet to, nie, bo ja nie mówię, że masz mi mm -hmm. być się tutaj teraz, tylko czy masz dużo wspomnień, które masz, Ty, jeżeli, chodzą, jeżeli jesteś ze znajomymi, sobie wspominasz ten czas w Krakowie? No wiesz, co mam, bardzo dużo wspomnień z Krakowa, bo ja tam po pierwsze byłam na początku 3 lata w Liceum, a później dostałam rolę w serialu, który też tam był kręcony, gdzie poznałam wtedy swoją wielką miłość, swojego właśnie tego chłopaka, z którym kupiłam. I grażynkę. Mhm. I, I wiesz, no też byłam strasznie zakochana I, i wtedy postanowiłam, że żeby zostać w tym Krakowie, jak już się serial skończył, a jest tu chłopak jednak, no jak wrócę do Warszawy, to będzie ciężko, bo on się jeszcze nie przeniesie. To wymyśliłam sobie wtedy studia prawnicze, bo on był notariuszem, mhm. więc mówię, no to będzie takie super, to jest przecież prawo, to jest to, co ja zawsze, od zawsze chciałam przecież robić. Akurat sobie to dzisiaj przy, po prostu przypomniałam przecież, bo on jest akurat notariuszem. <głos》> Mm, I no, no to jest jakieś kompletne fiasko po prostu te studia. No i, no i, no i tyle, no więc wiesz, ale. A kiedy anegdot... się skończyły? No wraz z zakończeniem związku. no. Ale to, to, to znaczy że co, pół roku? Nie, chyba tam przeszłam przez pierwszy rok. <laughs> To jest coś niesamowite, jeżeli patrzysz na to, że wybrałeś studia prawnicze ze względu na związek. No nie, no ze względu na związek. No, ja pewnie to widziałam wtedy oczami wyobraźni, że będziemy razem prowadzić kancelarię. No nie wiem, no nie wiem, co tam zmyślałam. Wszystko, to teraz już jakoś idiotycznie głupio, ale wiesz, miałam 22 lata, czy 21. Więc no, może, może nie przyzwyczajmy się jakoś strasznie do tego, co ja sobie wtedy myślałam. Kraków jako stolica artystycznej Bohemy jest warta swojej legendy? O, takie pytanie. No ale przecież wiesz, jakie jest to środowisko, powiedzmy, artystyczne w Krakowie. Wiesz co, no Kraków jest inny od Warszawy i jeżeli mogę pozostać po prostu w takiej krótkiej odpowiedzi, to wolę Warszawę. A dzisiaj czujesz się artystką? Artystką? Mm -hmm. No, w jaką wiesz, o, ale artystka. No, tak, mój to dziadek to arty... taki, to taki artysta, to taką artystką, to ona to jest. A miałeś takie myśli, że to może nie być kompletnie dla ciebie w pewnym momencie swojego życia? Światowe marki, konsierz, indywidualne projekty biżuterii. W Exclusive Time kupisz, sprzedasz lub wymienisz ekskluzywne zegarki, torebki i biżuterię. Exclusive Time. Tu luksus nabiera znaczenia. Wiesz co, chyba najbardziej dopiero po urodzeniu dzieci, kiedy przestałam grać i sobie pomyślałam, że, e, że zaczęłam prowadzić własny biznes i już przestałam się zupełnie e, o, odzywać, się castingerki. I nie miałam takiego momentu, że sobie myślę: Kurde, a może po prostu. E, Takie. Właśnie nie, a może się do tego na wielką, A może to nie jest moje powołanie. Może ja po prostu, e, skoro widzę, że mam sukcesy Aha. w czym innym, to powinnam się skupić na czym innym, a nie walczyć o coś, co jakby tyle lat nie wystrzeliło tak w kosmos. A z drugiej strony teraz, jak na to patrzę, to sobie myślę, myślę, że to jest też seria jakichś y, zdarzeń, która doprowadziła mnie do tego momentu, że nie, nie grałam. Bo ja przecież całe życie grałam. Jak sobie spojrzysz y -hmm. na film web, to ja grałam. Okej, okay, to nie były pierwszoplanowe role, ale to były też, wiesz, dru drugie plany, trzecie plany, w fajnych serialach, w fajnych filmach. Y, więc, wiesz, no coś robiłam. Ktoś tam jednak y -hmm. mówił, że ej, stara, nadajesz się ale ja nie, chyba nigdy nie miałam takiej wątpliwości, że ja, ja to umiem robić, no. Są na pewno zdolniejsi ode mnie. Bardzo ciekawe role miałaś. Mi się wydaje, że takie zawsze zapisujące się w pamięci, bo jak przeglądałem sobie tego filmu Łeba, to zawsze mnie tak, no tak, ona tam była. Bo to jest czasami fajna rzecz, że po prostu pamiętałem, że byłaś, mhm. a często, nie wiem, no to żadne, żadna obelga, ale oglądałem sobie ostatnio Rafała Zawieruchę, bo też słuchałem naszej rozmowy, bo przygotowywałem się do czegoś i patrzę, wy kurde, Rafał tu grał? Że to, to jest pewnie też po prostu pewnego rodzaju umiejętność, i że zapadasz po prostu w pamięć. A w którym roku przeprowadziłaś się do Warszawy, tak już na stałe? Nie wiem, to wszystko było takie y, płynne, wiesz, bo no, przeprowadziłam się po, po liceum mm -hmm. od razu, ale potem wracałam do Krakowa, bo. No bo wiadomo. Po serial, bo coś tam, ale jedną nogą byłam w Warszawie, także nie umiem ci powiedzieć. A pamiętasz swoje pierwsze mieszkanie w Warszawie? Ja mieszkam bardzo tylko z moją siostrą. Więc to było moje pierwsze mieszkanie, jej mieszkanie, w sensie z, z nią, z jej mężem i z jej dzieckiem. I byłam taką pełną tatową nianią. Yy. W sensie tatową wręcz bym powiedziała, że 24-godzinną nianią, ehm, bo pomagałam po prostu, moja mhm. siostrona jeździła na plan, ja jeździłam z nią, z dzieckiem, znaczy ona też miała nianie, to tak trochę kłamie, była mi taką pomocą, mhm. no, bardziej, że zajmowałam się, jak ona wracała później z planu, albo przyjeżdżała na plan odbierać jej dziecko, albo w weekendy się nim zajmowałam, ale mieszkałam z nimi normalnie. A jak taka wyjątkowo wrażliwa dziewczyna odnalazła się w Warszawie? No bo to już trochę powiedziałeś, że to dwa inne środowiska, Warszawa i Kraków. Super. No już musisz powiedzieć, że wyjątkowo wrażliwa dziewczyna po drugiej stronie, ale artystka. Także mi się w Warszawie bardzo dobrze. Wspaniale mi się żyła. Pamiętasz swoje ulubione miejsca? Jeżeli pytasz jakieś takie miejsca mhm. na mapie Warszawy klubowe, to wiesz, ja nie byłam jakimś takim klubowym zwierzęciem. Ja też tą Warszawę bardzo powoli poznawałam. Tutaj mieszkałam i, i nie miałam swojego grona, bo nie mogłam go mieć ani ze szkoły, yy, ani z pracy, bo nie pracowałam tutaj. Tylko tak naprawdę zajmowałam się trochę dzieckiem, nie? więc jakby m, bardzo długo nie miałam swojego towarzystwa. Nie, ja znałem, myślałem, że powiesz ludzi. o muzeach, galeriach, czy no o o to no, ci się spokojnie, chodziło. ale rozumiem, po prostu mm, oceniasz to według swojej skali. Według swojej skali. I powiem szczerze, też, nie, nie, ale artystka, ale ja jakoś wiesz, co chyba nigdy nie byłam też takim typem, że od razu gna do wszystkich muzeów. Yy, teraz już bardziej lubię. Hmm, z czasem przychodzi. Może. Twój mąż, dobry chłopak z dobrej rodziny. Czego najbardziej podświadomie nauczyłaś się od Tomka? Podświadomie czy świadomie? Podświadomie. Także po prostu nabyłaś tą umiejętności. A o to Ci chodzi. No chyba tego spokoju. Znaczy nie, że mam taki sam spokój jak on, ale jakby podświadomie się tego na pewno od niego uczę. Twoje wspomnienia z początkach macierzyństwa nazywasz w skrócie Bombaj. To jest pierwsze trzy lata szczególnie, to jak sobie o tym czytałem i jak o tym opowiadałaś, to jednak te emocje w tobie były dość żywe i chyba cieszyłaś się, że to minęło, bo jak chodziłaś wykręcona w chińskie 8 marzyłaś tylko, żeby o tym zasnąć, miałaś anemię, ważyłaś 36 kg. Błaś... 46. A ja mam 36, nie, no, no to... zostawmy te 36. Nie, 36 to jakbym właśnie złamała i przewróciła. No, no właśnie, bo to bardzo mało się wydawało, bo byłaś skrajnie wyczerpana fizycznie i psychicznie. Nie, zmęczona pracą w serialu, w potem jeszcze w kotlecie, ciążami, nocami, jeszcze to był chyba ten okres, gdzie Tomek sprzedawał firmę i wracał o 23. To Was tylko zbliżyło? No wiesz, co? Yy, jeżeli przetrwasz coś takiego, no to już wszystko potem się wydaje być wakacjami, Tylko nie? przetrwaj. Bo to, bo Ale przetrwaliśmy, Bo dużo w sensie... ludzi się o to rozpada. Yy, tak, no myśmy się o to nie rozpadli, myśmy się w tym bardzo wspierali i no. Nie, jakby w sensie muszę powiedzieć tutaj z pełną odpowiedzialnością, że Tomek był super tatą i świetnym partnerem na tamten czas. Tak, 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 <laughs> tak, tak. mówię, mówię wie, o tamtym wie, okresie. Wie. Od zawsze mówiłam, że chcę mieć dzieci i chcę zostać aktorką. Dzieci dały mi wszystko, nauczyły cierpliwości, dorosłości i miłości. A czego było najciężej cię nauczyć w tym zestawieniu? Cierpliwości. Czego na pierwszy rzut oka nie masz? Dla innych, a masz tylko dla swoich przyjaciół? Wiesz, no po, po pierwsze mam bardzo dużo jakiegoś swojego takiego życia intymno-wrażliwego, mhm. które jest tylko, mają dostęp do tego bardzo, bardzo jakaś taka wąska grupa ludzi. Natomiast... A no co to znaczy życie intymno-wrażliwe? No to jak przeżywam świat, to jak go widzę, to co mnie wzrusza jest wiele rzeczy, którym się na przykład nie chcę dzielić, bo uważam, że e, na przykład wrażliwość człowieka jest e, tak jak jego mocną stroną, w sensie taką bardzo ważną, tak jest też słabą stroną, bo najłatwiej cię w nią dotknąć, jeżeli, mhm. ktoś, ją, e, jeżeli ktoś ją zna i wie, że ją masz. Nie? Więc ja często wydaje się być taka haj huj za przodu, mhm. a, a tak naprawdę jest to jakiegoś rodzaju, no, nie tyle pancerz, może co taka garda przed tym, co tam właśnie wewnątrz gdzieś siedzi. Ale tak jak ci mówię, no, wieloma rzeczami się dzielę takimi z dnia codziennego, ale myślę, że takie życie wewnętrzne, takie połączenie ze sobą, połączenie z najbliższymi, opowiadanie o tym, co tam u ciebie w głowie się wydarza, co przemyśliwujesz, co cię dotyka, no to, no to Gdybym wiedziała, że obserwują mnie tylko ludzie, którzy mnie chcą obserwować, bo mnie lubią, to bym się pewnie tym dzieliła. Ale ja wiem o tym, że wiesz, na te 500 tysięcy, pewnie ze 100 tysięcy to tylko patrzy na mnie. Jak dzisiaj wysłałem swoje notatki do takiego znajomego psychologa, to powiedział, że to jest piekielnie delikatna osoba. Ojej, no na pewno, to na pewno. I też mi się tak wydawało, jak się przygotowywałem do tej rozmowy, ale potrzebowałem potwierdzenia tego, żeby to zrozumieć. A wydaje mi się, że ten Twój. wysłasz ist... rzeczy do, do psychologa? Nie, nie, bo, bo dla mnie ciekawiło mnie też ten temat terapii, tego wszystkiego, o czym, a, o czym okay. mówiłaś i w perspektywie tego całego Twojego życia, na ile mogłem te fragmenty zagłębić. Rozumiem. I, i zastanawiało mnie po prostu, jak ktoś, kto się na tym trochę zna, byłby w stanie na to spojrzeć. I też mi się po prostu wydawało, że w tobie jest dużo więcej emocji, ale też jest właśnie ta taka dość gruba zbroja, internetowa, taka, że po prostu wiesz, co, bo, gdzie cię można dotknąć. Wiesz co, ja najbardziej dlatego lubię na Instagramie tak naprawdę, w, wiesz, no, być śmieszna, slash ironiczna, slash wybierz, które ci pasuje, mm -hmm. nie? Yy, bo, I mówić o rzeczach, które wiesz, jakoś nie możesz w nie dotknąć, bo że, tematy, które ja poruszam, gdzieś w jakiś sposób są już we mnie przepracowane, więc tam możesz walić, a jakby to już jest gdzieś za mną, nie? Czy mm. jakby jestem z tym łożona, więc no, nie wyprowadzisz mnie z równowagi, nie zrobisz mi tym krzywdy. No ale tak jak mówię, jest jakieś gro rzeczy, yy, że... Nie wiem, czy się mówi gro rzeczy, czy grolu, gro ludzi. Zostawmy, że gro rzeczy. Aha. Wyjdziemy na alf alfabetów po tym podcaście. No, po, po idiotów. No dobra. Yy, którymi po prostu nie chce jeździć, bo nie są przepracowane. No. To tak, taki, taki samolot, który zostawia za sobą ślad, i ty raczej jesteś tym samolotem, który chyba zmierza po prostu do tego miejsca, do którego chcesz zmierzyć, a drogę ludzie mogą śledzić dopiero kiedy ją przeminiesz. Boże! Jakie piękne! <laughs> lubię, parę, lubię raz na parę miesięcy zadać sobie te same pytania i nagrywać ich odpowiedzi. Pytam, co jest najfajniejsze i najgorsze we mnie. Jak często zmieniają się te odpowiedzi? Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Często hmm. patrzysz na siebie inaczej? Znaczy, najchętniej bym teraz powiedziała, że nie, hmm. ale że one są. Ee, wiesz, co tak. Tak znowu płynne, tak jak mój mhm. nastrój, tak jak moje decyzje i, 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 i ten mój zmi zmiany nawet nastrojów, tego co myślę, są tak częste, że no tak, no to się, to się zmienia. No może, no bo wiesz, taki, taki, big picture jest niezmienny. Ja wiem, co jest najlepsze, co jest najgorsze. I jakby nie odbierzesz mi poczucia humoru, nie odbierzesz mi, nie wiem, miłości, którą w sobie mam, nie, nie odbierzesz mi zaufania, które w sobie mam, chęci niesienia pomocy. I ja to mam. I ja, mhm. jakby, to będę miała. Będę niecierpliwa pewnie, no jakby też się tego nie wydubiesz. ale mówię, te takie drobne rzeczy na, na tu i teraz, no to są bardzo zmienne, no. Co jest teraz we mnie najgorsze, co jest, co jest we mnie teraz najlepsze, to się zmienia od nastroju, od sukcesu, który teraz mhm. osiągasz, kurde, nawet, a nawet w moim wypadku od pogody, no. Naturalnym pragnieniem rodzica jest to, żeby przekazać dziecku swoje zalety, ale wyplewić z niego wady, żeby nie powtarzał błędów rodziców. Co ty z tych cech, widząc je u dzieci, chcesz wygadzić? Ale ja coś takiego powiedziałam? Nie, to ja teraz O Jezu, no dobra, bo już mówię, kurde, ja nie... Co ty gadasz, Bohusiewicz? <sum> nie, co chciałabyś? Patrzysz na swoje dzieci i widzisz, nie no, ma tą cechę po mnie, a jej sam w sobie nie lubię. No niecierpliwość. To twoje dzieci są niecierpliwe tak samo jak ty? Wiesz co, no, biorąc pod uwagę, że dzieci generalnie są niecierpliwe, uh -huh. e, no to, to myślę, że to jest ta rzecz, którą ja bym chciała, żeby, żeby one miały, nie? W, sensie, w sensie, żeby nie, nie, nie miały tej niecierpliwości, żeby potrafiły, e, potrafiły doczekać, żeby pomyślały dwa razy, e, zanim coś zrobią, się zdecydują. Może nie 100 tysięcy razy, bo pewnie takie nie będą, e, już to widzę, że nie uh -huh. będą, ale żeby mogły, wiesz, no, żeby nie podejmowały takich jakichś ważnych decyzji bo hu, tak jest. Nie mogę mówić tylko o sobie, więc no, ja tak bardzo długo miałam, że o, fajnie. My to też zastanawiałam, bo mówisz trochę o tej płynności nastrojów, co jest niebezpieczne tak na dłuższą metę. Są rzeczy, o które często kłócisz się sama ze sobą? Wiesz co, nie. Nie kłócę się często sama ze sobą, nawet chyba nie wiem, co to znaczy kłócić się sama ze sobą. Natomiast jak się mówię o zmienności nastrojów, ja generalnie mam takie bardzo pozytywne uosobienie. W sensie, że jak ja rano wstaję i nic się złego nie wydarzyło, to ja wstaję, puszczam rano muzykę, śpiewam, tańczę po domu i generalnie, jak mnie kiedykolwiek, gdziekolwiek zaprosisz i ze mną spotkasz, to ja zazwyczaj się uśmiecham. A te zmiany nastrojów to bardziej myślę sobie o tym, że. Jest kilka rzeczy, których ja bardzo nie lubię, czyli na przykład zimę w Polsce, nie? Mm -hmm. I, I wtedy ja jestem tak bardzo taka, nie wiem, delikatna, że szybko mnie bardzo uderzyć, szybko się zdenerwuje. Więc tak jak się mówię, ta złość u mnie nie trwa długo, i jakby z powrotem znowu staję się uśmiechniętym człowiekiem. Więc to bardziej mam na myśli, mówiąc, że mam zmienne nastroje, że tu się wkurzę, ale zaraz sobie pomyślę, o, jest okej okay, tam. Ale to też trochę niebezpieczne. No Kurda, co way. jest bezpieczne? No stabilność, tak, że. Okay. A, stabilność, po prostu tak jest bezpieczna. No, no, taka, to by była okay, taka. Nie zwracam pewnie na to uwagi, człowieka, no, nie pewnie człowieka, Widzę, że to się dzieje, okej, okay, nie podoba mi się to, nie patrzę w tamtą stronę, tylko odwracam głowę. No, ale wiesz, czasami ci się dzieją rzeczy w życiu czy w firmie, które ci nie podobają. Nie możesz odwrócić głowy, chociaż byś bardzo chciał. My, my, ale na razie rozmawiam o pogodzie. Okay, no to i no, też, deszcz, O, pan... zły. No, to tak nie masz, ja, ja sobie jedę autem i po prostu łukam. Jezu, przyszła do nas e, prababcia, w sensie bab, babcia, e, babcia Tomka. I tak w, patrzył nas przez okno, a wiesz, no taka typowa e, polski listopad, nie? dwa stopnie, siąpi i takim deszczykiem, e, no tam mgła tak fajnie unosi. I ona tak patrzy u Boże, jak wy tu macie pięknie, taki ogródek, i te drzewka, i ta rzeczka. I mówię, ja mówię, babcia, ty jesteś po prostu wspaniała, ty jesteś po prostu to jest idealna, czy ciebie sprzedawać po prostu na kilogramy. Co ja tu widzę? Starą, zgniłą trawę, yy, drzewo po prostu z suchymi badelami, na którym siedzą te dwie takie. A, a, co ci wiesz, zaraz, kurde, ukradną ostatni kawałek chleba, a, a rzeczka to jakiś po prostu napluty staw, gdzie kaczka przymarza, przymarzano. Co tu jest pięknego? Mówię, i, I zobacz, Mówię, jedno okno i dwa spojrzenia na świat. 80-letniej babci, która myśli, że to jest przepięknie i mnie, że po prostu wszystko jest najgorzej. Dlatego jak to ma się podobać tym ludziom, których jest pół miliona na Instagramie. Poruszyłaś też ważne Temat i równocześnie problem tego, dlaczego nie opowiadasz o swoich problemach na Instagramie, bo po prostu patrząc na to, że ludzie chcieliby to od razu zestawiać i porównywać, robić z tego tabele i ligi, kto ma większe problemy, kto ma mniejsze. W perspektywie tego zawsze wypadałyby te twoje problemy na mniejsze, a w rzeczywistości twojego życia i twojej skali to są prawdziwe problemy, prawdziwego życia, które dotykają ciebie tak jak każdego. Innego i to też był taki interesujący temat, bo wydaje mi się, że mało ludzi o tym mówi, a w rzeczywistości to jest bardzo i to bardzo duży problem, że marginalizuje się po prostu błahe, błahe rzeczy dla niektórych, a dla ciebie to może być cały świat. Ja myślę, że dla każdego jego życie i jego problemy są zawsze największe. Czy znaczy masz świadomość tego, że pewnie gdzieś są większe? Natomiast no, w, w myśl zasadę mojego znajomego: przykryj problem jeszcze większym, to ten mniejszy przestanie istnieć. Nie? Mhm. E, no więc dopóki dopóty nie masz większego problemu, to po prostu ten, który obecnie masz, jest dla ciebie największym. No i, i masz prawo go przeżywać. I e, to, że ty masz problem, nie znaczy, że dajesz go komuś innemu mhm. albo że komuś go zabierasz. Nie? W sensie to nie zmienia niczyjej orbity teraz. E, więc jakby dajmy, dajmy przeżywać ludziom ich problemy. Nieważne, jakiej są wielkości, i, i nie, nie próbujmy dokładnie robić jakiejś rankingu, kto ma większy, kto ma gorszy. No. A jak to odrażasz stres? Nie wiem. A ten tenis na przykład pomaga? Taka mm. wysiłek fizyczny? Nie wiem. No pewnie tak, no pewnie na jakimś poziomie tak. No ja, ja na przykład codziennie robię sobie medytację przed snem, więc może, może tam zrzucam te, te, te swoje stresy. Ale myślę, że też mam po prostu bardzo dużo jakiegoś takiego stresu w sobie, którego jeszcze nie wiem, jak przepracować. I po prostu gdzieś to tam siedzi może dlatego potem płaczesz w listopadzie nad drzewem. 20 naj, chyba najmocniej. E, depresja nie wybiera. Z depresji nie da się wziąć w garść. Choć byłam przekonana, że serio, wszystko jest w twojej głowie. Kiedy zrozumiałaś, że tak nie jest? No wiesz, tak leżałam na podłodze w swojej kuchni mhm. i było piękne lato nawet nie listopad, było piękne lato i już po prostu doszłam do takiego y, etapu... Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. Y, ...chujowości, bo to się naprawdę nie da nijak inaczej określić, że było tak dramatycznie źle, chociaż wszystko było dobrze. Piękna pogoda byłam Aha. w swoim pięknym mieszkaniu, gdzie były moje dwójka zdrowych, wspaniałych dzieci, mój mąż, którego bardzo kocham, gdzie w garażu stało moje piękne auto, gdzie mogłam pojechać im do swojej firmy, która dobrze funkcjonuje. No po prostu no, ciężko znaleźć powód, dla którego miałoby ci być źle. A ja leżałam na ziemi i nie byłam w stanie sobie poradzić z tym, że koleżanka przyniosła mi kwiaty. A ja nie wiedziałam, jak je wsadzić do wazonu, jak ten wazon wyciągnąć, bo jest tak, wys tak mhm. wysoko na półce, że jak go mam teraz ściągnąć. Jak te kwiaty mam obciąć, jak nie mam twardego noża i deski. I to wszystko mnie tak przerosło, taki, tak, taka rzecz mnie przerosła. Mhm. Oczywiście mnie przerastały na, na, na bieżące tematy, mnie przerastały. Ale wtedy sobie zdałam sprawę, mówię, że o stara, coś tu ostro nie gra. Coś to naprawdę mhm. ostro nie gra. I oczywiście to się nie wydarzyło z dnia na dzień, bo to się, to się zdarzało już od pół roku, pewnie narastało, narastało, narastało. To złe samopoczucie. Tylko ciągle mi się wydawało, że ja z tego wyjdę, bo pójdę poćwiczyć, bo wstaną o 6 rano, so zrobię oddechy i machofa, bo y, zrobię ice bath, y, bo się pozytywnie nastroję, bo wypiszę sobie 100 rzeczy, za które jestem wdzięczna, y, bo się będę uśmiechała, 15 minut i mózg zapamięta, że jestem szczęśliwa, bo będę racjonalizowała, jakby ja wykonuję, bo będę brała wszystkie suplementy, które trzeba brać w momencie, kiedy masz obniżony nastrój. Y, no jakby ja robiłam absolutnie wszystko, robiłam jogę, medytację, wszystko, wszystko, wszystko. Bo myślałam, że po prostu naprawdę taka rzecz siedzi w głowie, no. I nie to udało dużo się. pracy w, od siebie sama wymagałaś. Nawet jak opowiadasz o tym wszystkim, co robiłaś jeszcze przed tym momentem, kiedy stwierdziłaś, oceniłaś realny stan rzeczy. No to też tak było, że trochę wiedziałaś, że coś trzeba zrobić. Ale wiesz co, mi nie było, ja mi było strasznie ciężko w ogóle. Jezu, mam jakieś pytanie, nie zmywać się nigdy ten tatuaż, przez to, że masz co chwilę nie. ręce, ale on nie. nigdy nie wyjdzie ten tuż, bo wiesz, zmywa się na skórek cały nie czas. Zmy, nie zmywa się. Okay. <laughs> Wracając. Ym... Było to bardzo ciężkie i wiedziałam, że muszę w to włożyć mhm. bardzo dużo pracy i ja wkładałam w to pracę, w sensie naprawdę, tak jak mówię, ustaliłam sobie tre terminy treningów personalnych, mówię, muszę na niego iść, bo przyjdą mi endorfiny. I ja siedziałam na tym treningu z Dawidem Krakowiakiem i zaczynałam łkać. on mówił, co się dzieje, On mówi, nie wiem i po prostu mówię, nie przejmuj się, ja po prostu zrobię to wszystko swoje do końca i... Yy, i będę po prostu sełukała. I po prostu yy, yy, miałam otwarte szeroko oczy, wiesz, żeby, mhm. żeby jak najmniej te łzy leciały. I one mi po prostu skapywały. Skapywały cały czas. I ja próbowałam dokończyć trening. Yy, I. I wtedy właśnie rozmawiałam z Olgą, i Olga mówi: Maja, słuchaj, ty musisz iść do lekarza. A on wie: Nie, nie mogę, nie pójdę, to jest za trudne, ja nie wiem jak tam pójść, do kogo ja bym miała pójść, gdzie to teraz umówić, jak to zrobić. Nie, w ogóle Tomek mnie, Tomek powie, że to jest nie tak. Wiesz, no Tomek, najbardziej wspierający człowiek na świecie, który w życiu mnie nie ocenia, nie mm -hmm. akceptuje wszystkie głupie rzeczy, które robię, miałby nie zaakceptować tego, że idę do lekarza. No po prostu jakaś kompletna psychoza. No i, i mówię: Dobrze, że pójdę. Poszłam, wróciłam i powiedziałam: Ja tego nie powiem Tomkowi. No, więc y, wtedy, no jeszcze nie wykupiłam leków, bo ciągle mi się w że się na pomylił. Mm, ale umówiłam sobie wizytę u innej lekarki, która była dopiero za dwa miesiące. No i przez te dwa miesiące jakoś tak się, wiesz, doczugałam, w sumie do tych dwóch miesięcy nawet było trochę lepiej, mówię, ej, chyba wszystko jest już okej. Okay. No, ale już ta wizyta miała nastąpić, no to się zdecydowałam, że na nią pójdę nie będę robiła jaj. No i poszłam tą wizytę i akurat tak przyszłam do tej ja że przyszłam w sumie z problemem, ale on już chyba zniknął. A pani, wiesz, u psychiatry jest tak, że oni cię pytają na początku takie, wiesz, rzeczy podstawowe, moje imię, nazwisko, w sztuce co ja coś do... aż dochodzą, trochę jak psychoterapeuty, tylko, wiesz, bez emocji, nie? Dzieciństwo jakie, matka jaka, ojciec jaki, w szkole jaka byłaś, jak się uczyłaś, dlaczego, jakieś wspomnienie, sen, a czy miałeś problemy z tym? I nagle masz takie, o kurwa, ile ja mam problemów! I wiesz, i ja tam siedzę, wyję i odpowiadam, a babka mnie pyta, jak się uczyłam w szkole, a ja wyję. I ja mówię, ale ja już nie mam tego problemu. A Ona mówi, wydaje mi się, że jednak masz. <laughs> Czekaj, kto miał rację? <laughs> I ja mówię, że no to przedstawiam, jakie leczenie tamten lekarz mi zaproponował. Ona mówi, że myślę, że to jest bardzo dobre leczenie i że absolutnie musimy je podjąć, bo wrócę z depresją kliniczną za miesiąc. I, i tyle mi daje czasu na, na to, żebym się po prostu przewróciła i, i miała już pierwsze myśli samobójcze. Więc, no więc się wzięłam za siebie i po prostu zaczęłam się leczyć. No, end of story. Terapeuci rodzinni uważają, że podwaliny wszystkiego, co dobre, leżą w dzieciństwie i wszystkiego złego też leżą w dzieciństwie. U ciebie było inaczej? Nie wiem, bo ja się nie, nie sterapeutyzowałam do końca, w sensie ja przechodziłam przez trzech albo czterech psychoterapeutów mhm. i... No, nie było nam po drodze. W sensie mi nie było z nimi po drodze. Bo to trzeba się polubić, niestety, żeby być u takiego psychoterapeuty. No właśnie to musisz znaleźć takie wspólne flow, trochę jak chyba z przyjacielem. Wydaje tak. mi się, że musi cię ten coś imponować, w jakiś sposób ja, czuć wiesz, się dobrze. Co? Po pierwsze dobrze, ale ja bym chciała mieć do kogoś takie nie tyle. No bo wiesz, idziesz do człowieka yy, i w sumie masz mu trochę zawierzyć, nie? W sensie, że on cię na, ma nakierować w którąś stronę. Więc musisz wiedzieć, że to w sumie będzie taka na tyle dojrzała i inteligentna osoba, od której chciałbyś usłyszeć porady, bo na przykład czasami masz przyjaciół, którym wierzysz, słuchasz, nie, jakby mhm. możesz im powiedzieć swój sekret, ale nie przyjąłbyś ich porady, bo myślisz tak, nie no stary, jesteśmy trochę na innym poziomie życia yy, i, i doświadczeń, jakby jakby fajnie, że mówisz, dziękuję, że mnie wysłuchałeś, ale jakby twoja porada nie jest dla mnie. No jestem psychoterapeutą, mam takie poczucie, że oni jakby nie radzą, no, ale umówmy się, że zadają tak i kierunkują do ciebie mhm. pytania w taki sposób, żebyś ty jednak do czegoś tam doszedł i oni coś tam z tyłu głowy jednak mają. Więc, no więc ja miałam takie poczucie, że trafiłam raz na po prostu babkę, która no, pff, kompletnie była no, w ogóle jest kosmitką dla mnie. Na trzecim spotkaniu kazała mi już brać jakieś takie laleczki, i wiesz, to jest jakieś układy, to są, ja nie wiem, jakie, że mm -hmm. wybrać, która laleczka z kim i tak dalej. No wiesz, wyszło, że jestem chyba małą dziewczynką w układzie, przy którym mąż mnie przytłacza. No i wiesz, ja nawet przyszłam z takim przekonaniem do Tomka, że wiesz, ja muszę teraz żyć po swojemu, bo ty mnie tutaj wiesz, ty w ty, tymi wyszedłeś jako król, a ja jako mała dziewczynka, ty nam nie leżałeś, rozumiesz, ty. Nie. I mówię, to mógłbym, stara ze wszystkich rzeczy na świecie, to jest kurwa największa głupota, jaką ja usłyszałem, nie? No, <interek> jakby robimy wszystko, co ty chcesz, więc jakby błagam, błagam, ustalmy jedno, nie jesteś przede mnie przytłoczona, może się pomyliło, może to ja jestem tą małą dziewczynką, ty, tym królem, nie pomyliłeś się nic. No więc sobie pomyślałam że jakiś czas, mówię, dobra, to chyba, no chyba to jednak z nią nie zadziała. No i potem przeżyłam jeszcze przez dwie osoby, ale jakbym miała teraz za czwartym razem wrócić do tego, że a powiedz mi, jak było w swoim dzieciństwie, to już nie, no kurwa nie. Nie, już piąty raz po prostu nie dam rady tego zrobić, nie dam. Wiesz, do, do terapii trzeba też podejść i mieć do tego siłę, bo ty musisz hmm. nagle zrywać jakieś stare strupy. To nie można tak nagle mówić, a, dobra, pójdę na terapię. Czy ty masz teraz na to czas, ja nie wiem czas jako czas, czy ty masz na to czas, żeby potem to, kurde, mielić w sobie, przepracować, bo to, że ty idziesz na godzinę w tygodniu, to ty jeszcze pięć dni masz dalej przewalone. Wracasz do roboty i masz to, nie? Hmm. Ja nie, ja nie czuję, że mam na to czas. Jakby w sensie, wydaje mi się, że y, ja jeszcze nie wyszłam tak mm -hmm. mocno z, y, wiesz, z tego doła, gdzie musiałam po prostu dostać leki, bo ja ledwo funkcjonowałam. Tamten moment nie był absolutnie momentem na wyciąganie. A, a powiedz mi najgorszą że swojego dzieciństwa, o wspominasz, a, a wiesz, a ja, a ja kurde, nie potrafię sobie mieczyków wsadzić do wazonu. No. Z czym do ludzi? To trochę żyjesz dzisiaj na autopilocie? W jakim sensie? No, bo takim, jak brzmisz tak, jakbyś z jednej strony chciała mieć taką terapię, no tylko po prostu wygospodarowanie czasu jest dość no, dużym elementem twojego życia, jednak, żeby znaleźć tak dużo przestrzeni na to, żeby to zrobić porządnie. A wydaje mi się, że u ciebie jest tak, że chcesz to po prostu zrobić dobrze. Że chodzenie, jakbyś chciała chodzić tylko i wyłącznie do terapeuty i chciałabyś sobie po prostu pochodzić, to byś chodziła. Nie wiem, no też wiesz, powiem pewnie coś mało popularnego i bo, boję się, że mnie psychoterapeuci za to, wiesz, zjadą, bo. Wiesz, no, tak naprawdę według, według oczywiście, nie wiem, zaleceń jakichś, no to powinno się podjąć absolutnie przy depresji. Natomiast ja zaznaczam, ja nie mam depresji, mhm. mam jakby mam szereg innych <noise> y, 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 chorób, slash zespołów, y, slash spektrum. Y, natomiast to nie jest już depresja. I y, y, jakby powinno się podjąć leczenie y, y, lekami, farmakologiczne o to mi słowo chodziło, mhm. i podjąć się psychoterapii. I jakby to jest ten pewnie yy, najlepsza złota droga. I ja uważam, że nie każdy się nadaje do psychoterapii, i mi się wydaje, że ja nie jestem akurat stworzona do psychoterapii. To może być na tej zasadzie trochę jak trafiłaś do tej pani i nie, że chyba już mi minęło i. Może, ale nie o to mi chodzi. W sensie ja nie tyle, że ja nie potrzebuję, mm -hmm. tylko mi się wydaje, że to nie, nie jesteśmy w synergii z psychoterapią. W sensie, że ja mam jakieś swoje tam inne sposoby i inne spotkania z innymi ludźmi, którzy też, że tak powiem, moim zdaniem odgrywają taką rolę psychoterapeutyczną, ale nie jest to. Psychoterapeuta sam sobie, więc nie mogę powiedzieć, że jestem w psychoterapii, ale jestem pod opieką kilku osób, którym wierzę i nie są to moje mm -hmm. przyjaciółki. Jako, że mamy mało czasu, zamykamy ten wątek. Rok temu powiedziałeś, że nie masz wrażenia, że Twoja marka osiągnęła sukces. Tak powiedziałam? No. Głupia, bo. No strasznie. Co to w ogóle za historia? Do tego chciałem zapytać. Nie, ale jest. tak u Ciebie powiedziałem? Nie, u mnie nie, u kogoś innego, mniej znaczącego. E... A mniej to nie? To może wiesz co? To zapomniała. pisała. Nie no, bo zastanawiałam się, czym w twojej skali może w takim wypadku być sukces. No patrząc na to, co się dzieje dookoła ciebie, no to wydaje mi się, że cały czas odnosisz sukces. Wiesz co dużo, myślę, że też wrażliwi ludzie mają co do siebie, że lubią umniejszać swoje osiągnięcia. A, weź daj spokój, ja to nie. Nie, mi to się udało, Mi się to, to się przytrafiło, a w ogóle to ja się kuźba mi i ta firma już tak stała, mm -hmm. nie? Um, ja mam to w sobie bardzo często, mam taki syndrom złodzieja, że w ogóle nie, 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 ja nie, no bo przecież kurde, ja mam nazwisko, bo chcieli, żeby to mi wszystko dali. Przecież, przecież ja to wszystko dostałam w pakiecie razem z wszystkimi nagrodami mojej siostry, no to przecież na mnie się, mnie te wszystkie sukcesy, to, to wiesz, no to ja je otrzymałam no, w tym pakiecie z moją siostrą. I, i zawsze sobie myślę, że wiesz, że no ja się tak nie mogę chwalić, ani cieszyć, bo, bo to trochę nie ja, nie? To hmm. trochę tak przez przypadek. To tak... No potem sobie racjonalizujemy, że no, no nie, no jednak bo skup się, no nie. Jakby nie osiągnęłam kariery w tym, co bym mogła dostać niby od swojej siostry, czyli w aktorstwie. Chociaż uważam, że i tak mam talent i jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. I tylko w zupełnie innym, w innej dziedzinie. I, i wiesz, jest dużo osób, które chciałyby marki prowadzić i dużo gorzej im idzie. I mówię też o osobach, które mają potencjał instagramowy, no bo oczywiście ja weszłam tam z moim potencjałem instagramowym którego też mi nikt za darmo nie dał. Też musiałam tam włożyć jakąś pracę. Yy, I wiesz, no i tak sobie próbuję to racjonalizować i uważam, że moja marka osiągnęła absolutnie duży sukces. A I najwięks... osiągę go cały czas. A już kończąc, myślę, że największym sukcesem jest coś, co przeczytałem na twoim Instagramie, że bawiliście się w chowanego i ukryci w spiżarce yy, kucaliście i Zachary chwycił cię za głowę i popatrzył na ciebie i powiedział, zawsze o tobie marzyłem. No. Tego ci gratuluję i pięknie dziękuję za dzisiaj. Dzięki ślicznie.